Cześć, witajcie kolejny raz na kanale mtbxc.pl. Dzisiaj sobie porozmawiamy trochę szerzej o grupie Shimano SLX w wariancie 1x12 i 2x12. Pod koniec maja miałem okazję na tych nowych grupach 12-rzędowych Shimano pojeździć. Wtedy też Wam wrzucałem film na gorąco, świeżo po testach. A w ostatnim czasie miałem okazję trochę lepiej się przyjrzeć komponentom z grupy Shimano SLX. Trochę je sobie podotykać, popatrzeć, obejrzeć dokładnie. Też niektóre komponenty dla Was zważyłem, żebyście mogli zobaczyć realną wagę, ale głównie chodziło mi o to, żeby też pokazać Wam jak najwięcej detali tych komponentów. Porobiłem jak najwięcej jakichś takich właśnie ujęć wszystkich tych smaczków. Wydaje mi się, że to będzie dla Was ciekawe i interesujące, a przy okazji postaram się trochę jeszcze dopowiedzieć o konkretnych, poszczególnych komponentach. Na początek chciałem jednak trochę powiedzieć o samej grupie SLX, bo ona powstała stosunkowo niedawno, bo to był pierwszy raz się pojawiła w 2008 roku, o ile dobrze pamiętam. Ona powstała trochę w wyniku tego, że było bardzo dużo komponentów w grupie Deore LX. LX był stosowany do rowerów MTB, z korbami 44 zęby czasami i to były też korby trzyrzędowe oczywiście. Było bardzo dużo rodzajów przednich przerzutek, tylnych przerzutek. Tych komponentów się naprawdę robiło coraz więcej, a dodatkowo jeszcze wtedy zarówno XT jak i LX miały też swoje odpowiedniki trekkingowe, więc można było trzyrzędową korbę z blatem 48 zębów kupić. Aktualnie już nie ma SLX-a trekkingowego, jest tylko X-Tek trekkingowy i kilka innych grup, bodajże Deore chyba i też inne grupy mają też swoje wersje trekkingowe. I SLX powstał trochę ze szczepienia grupy Hone i Deore LX. Grupa Hone to była taka grupa grawitacyjna, trochę niższa od Sainta. Jakby następcą tej grupy jest teraz ta grupa Z, natomiast no to było trochę coś innego. Można by powiedzieć, że jakby Z jest następcą designu Sainta trochę, zbliżony z designem jest do Sainta, natomiast z kolei właśnie SLX, ten pierwszy na pewno bardzo mocno nawiązywał designem właśnie do grupy Hone. Tak mi się przynajmniej wydaje, takie miałem odczucia. No później, jak się pojawił pierwszy SLX, to właśnie były też grupy trekkingowe LXT, czyli można by sobie tak trochę powiedzieć, że Shimano trochę rozdzieliło Deore LX na Sport LX i Trekking LX. No później ten trekking został tam wygaszony, a ten bardziej taki sportowy napęd został rozwijany. No i można powiedzieć, że dzisiaj Shimano SLX jest takim napędem wszechstronnym, jeśli chodzi o jazdę MTB, no bo jak najbardziej te napędy nadają się do jazdy sportowej, można je wykorzystywać na maratonach, czy na jakichś tam amatorskich wyścigach XC, ale nie tylko amatorskich, bo podejrzewam, że dobry zawodnik sobie na takim sprzęcie też poradzi, dlatego że precyzja zmiany biegów jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a hamulce to już jest zupełnie osobna historia, jeśli chodzi o wysoki poziom tutaj, jaki utrzymało Shimano. Dlatego zacznijmy sobie, mówię, po kolei omawiać te komponenty i może będę też trochę jeszcze do tego wracał, do tego, jakim jest napędem ogólnie SLX. Na pewno takim najbardziej flagowym komponentem dla każdej grupy jest korba, mechanizm korbowy i tak samo jest tutaj w SLX-ie. Dziś, w dzisiejszym kolarstwie górskim, sprawa wygląda tak, że mamy dużo standardów, jeśli chodzi o szerokość osi w ramie i to też powoduje różne standardy tego, jak mamy korbę, do tego dochodzi także linia łańcucha i tak dalej, więc mamy dwie korby, jedna jest 1x12, druga jest na 2x12. W korbie z jednym blatem w SLX-ie mamy dostępne blaty 30, 32 i 34. Natomiast w korbie dwublatowej to są blaty 26 i 36. Ale tutaj też jakby to nie jest bardzo ograniczone dla użytkowników tej grupy, dlatego że przy wariancie korby jednorzędowej
z jednym blatem. Możemy sobie śmiało wymieniać blaty także od napędu XT czy XTR i wtedy powoduje to, że mamy już zakres od 28 aż do 38, bo tutaj trzeba nadmienić to, że w nowych 12-rzędowych grupach Shimano zastosowało korby z zębatkami Direct Mount, czyli można je sobie wymieniać, one są mocowane na osi korby, bezpośrednio do korby, a nie tak jak było to do teraz, do tej pory, czyli na pająku. Możemy sobie powoli przejść do kolejnego komponentu, który też wygląda bardzo okazale w tej grupie i jest to kaseta. Kaseta o stopniowaniu 10-51. No, czyli tutaj już mówimy o zakresie przełożeń na poziomie ponad 510%, tak to mówi Shimano, można tutaj to powtórzyć. W kasecie SLX największa zębatka jest aluminiowa, a pozostałe są wykonane ze stali. I tutaj przy kasecie warto się na chwilę zatrzymać, bo podobnie właśnie w kasecie, jak i w łańcuchu jest zastosowana nowa technologia Hyperglide Plus, dzięki której zmiana biegów nawet w trudnym terenie jest dużo bardziej płynna. Właśnie Shimano w tych swoich nowych grupach bardzo mocno stawia na komfort zmiany biegów i jakby jeżdżąc na napędach Shimano bardzo łatwo jest to odczuć i bardzo tutaj można poczuć, co mieli na myśli ludzie w Shimano właśnie produkując te rzeczy, wymyślając te rzeczy. Ktoś, kto jeździ na rowerze, powinien mieć jak najwięcej swobody i powinien móc nawet w trudnym terenie, nawet na jakichś trudnych, wyboistych podjazdach czy w jakimkolwiek trudnym terenie cały czas pedałować. I jakby na tym się skupiło tutaj Shimano, widać, że to wyszło bardzo dobrze, bo dzięki tej technologii właśnie Hyperglide Plus, tym nacięciom po obu dwóch stronach zębów, zaprojektowaniu nowego łańcucha, ta zmiana biegów jest naprawdę bardzo płynna i to można poczuć bardzo, bardzo szybko od tak naprawdę pierwszych zakręceń korbą i pierwszych zmian biegów, że to po prostu chodzi bardzo, bardzo płynnie. No i teraz możemy bardzo szybko przejść do tylnej przerzutki, bo tutaj także widać, że Shimano chce nam ułatwić jeżdżenie na rowerze, żeby to było jeszcze bardziej płynne. W związku z tym, że mamy nowe kasety 12-rzędowe, mamy też nowe przerzutki i osobno jest przerzutka do napędu 1x12 i osobno jest do napędu 2x12. To, co rzuca się w oczy, to są dosyć duże kółka od przerzutek. One mają 13 zębów, no i to też ma mieć wpływ na to, żeby jeszcze bardziej płynniej można było zmieniać biegi. No i kolejny raz może się powtórzę, ale to po prostu czuć. Ja jeżdżąc na SLX-ie naprawdę odczuwa się bardzo duży komfort pracy tego napędu i myślę, że o ile można zachować komfort pracy napędu w jakichś tam trudnych, błotnistych warunkach, to na pewno Shimano to się bardzo dobrze udaje pod tym kątem. Jeśli mówimy o napędzie 2x12, bo tutaj Shimano nam takie też proponuje, to mamy do dyspozycji trzy rodzaje przedniej przerzutki, która jest mocowana albo bezpośrednio do ramy, albo na obejmę, albo w mocowaniu w typie E. I tutaj też mamy rozróżnienie, jeśli chodzi o prowadzenie linii łańcucha. Też są tutaj możliwe modyfikacje tej przerzutki. A jeśli mówimy o przedniej przerzutce, to też sobie możemy od razu przejść do manetki od przedniej przerzutki Rapid Fire Plus Mono. No i to jest dosyć duża ciekawostka. Shimano tutaj nam oferuje manetkę, w której jedną dźwignią będziemy mogli operować przerzutką i do góry, i na dół. Także jedną wajchą możemy sobie zrzucić i przerzucić do góry przednią przerzutkę, co jest bardzo dużym udogodnieniem i to jest na pewno też na plus. Jeśli chodzi o manetkę do tylnej zmiany biegów, do tylnej przerzutki, to mamy tutaj obie przerzutki są wykonane tak, że możemy je mocować bezpośrednio w technologii iSpec EV, albo na obejmę, możemy sobie też zamocować jak wolimy. Można to bardzo fajnie wyregulować, żeby ta manetka leżała bardzo dobrze pod ręką
Nie ma tutaj tego, co jest w nowym X-Tecu, czyli tych takich gumowych wyściółek na dźwigniach, ale i tak działa to mimo wszystko bardzo dobrze. No i w tylnej manetce mamy to, co znamy najlepsze, jeśli chodzi o manetki Shimano, czyli skok o dwie pozycje na kasecie. Możemy obsługiwać ją zarówno kciukiem, jak i palcem wskazującym, także to jest bardzo wygodne, dlatego chyba nie bym się od tego odzwyczaić. I tak naprawdę zawsze, jeśli jeżdżę na rowerze, w którym jest manetka SRAM-a, to najbardziej chyba odczuwam zawsze. No i rzecz, która chyba zrobiła już największą furorę, mimo że jeszcze SLX nie zalało tak mocno rynku, to są hamulce. Zarówno same hamulce, tłoczki, jak i klamki są naprawdę wyśmienite. Jeśli chodzi o Shimano, to siła hamowania jest naprawdę duża i ta siła hamowania jest naprawdę duża. Do tego też można ją dobrze modyfikować klamką. I to nie tylko w tych zaciskach w wersji trailowej, gdzie mamy cztery tłoczki, ale też w tej wersji XC, gdzie są te tłoczki dwa. Jeździłem na tych i na tych hamulcach w wersji tej dwutłoczkowej i czterotłoczkowej. No i ta wersja dwutłoczkowa jest naprawdę super, świetna, do XC się nadaje jak najbardziej. Jeździłem na tarczach 160, a ja swoje ważę, uwierzcie mi, i było naprawdę wszystko w porządku, świetnie. No i w tej wersji trailowej to już jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocny hamulec, do tego klamka, która naprawdę leży idealnie w ręce. Ja w swoim rowerze mam starszą wersję hamulców SLX i zawsze wydawało mi się, że no to już jest top of the top, jeśli chodzi o takie normalne używanie roweru, nie jakieś tam wyścigowe i tak dalej. Natomiast ten nowy SLX no ma tą klamkę chyba jeszcze bardziej wygodną i jeśli miałbym swoje hamulce na jakieś zamienić, to prawdopodobnie właśnie na te. W nowym Shimano SLX mamy także nowy łańcuch. Tak jak mówiłem wcześniej, on jest też wykonany w tej technologii Hyperglide Plus. Do tego mamy jeszcze specjalny materiał, który zapobiega szybkiemu niszczeniu się łańcucha. To jest Siltec, to jest nowa powłoka zaprojektowana przez Shimano i dzięki niej ma się znacznie poprawić żywotność nie tylko łańcucha, ale także zębatek w korbie, w kasecie. Także tutaj Shimano kolejny raz pokazuje, że zależy im na tym, żeby ich napędy były bardziej żywotne i żeby ten napęd działał jak najlepiej, jak najszybciej tak naprawdę, przy zachowaniu jak największego komfortu jazdy, możliwości zmiany biegów nawet w trudnym terenie. No i podsumowując, tak, to się udaje Shimano, bo kiedy miałem możliwość testowania tego napędu w dość ciężkich warunkach, jak się okazało, bo było mokro, deszczowo, podłoże było dosyć błotniste, no to te napędy naprawdę sobie z tego nic nie robiły i podejrzewam, że tak to będzie właśnie wypadało w każdym innym teście, bo nowe Shimano SLX to jest naprawdę nowa jakość napędów tego średniego poziomu, tego napędu, który może używać każdy, który może być stosowany do zwykłych maratonów, do jakichś poważniejszych wyścigów także. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie do roweru na etapówkę, bo z jednej strony będziemy mieli dobrze sprawujący się napęd, a z drugiej strony będzie on wytrzymały, a z kolei koszty eksploatacji tego napędu no będą niższe niż tych wyższych grup, czy nawet w konkurencji ze SRAM-a podejrzewam, że wymiana napędu może być trochę droższa w jakimś tam GX-ie czy NX-ie niż w Shimano SLX. Dla mnie to będzie na pewno grupa pierwszego wyboru, jeśli będę jakiekolwiek zmiany, modyfikacje w swoim rowerze robił. Natomiast musimy pamiętać o tym, że chcąc modyfikować swój rower w kierunku grup 12-rzędowych Shimano SLX, no to musimy mieć koła z bębenkiem MicroSpline. Natomiast jeszcze kilka miesięcy temu mogłoby to się wydawać dużym problemem, natomiast dzisiaj już wiemy, że Shimano otworzyło się na producentów kół i podejrzewam, że Mavic oraz wszyscy inni więksi producenci kół już niedługo pokażą także niższe modele takich kół, które będzie można taniej kupić,
A jeśli nie, no to mamy koła Deore XT, mamy Piasty SLX-a. Podsumowując o charakterze tej grupy, można powiedzieć, że napęd 1.12 Shimano SLX będzie pewnie pierwszym wyborem dla tych wszystkich, którzy jeżdżą cross country lub mają trochę mocniejsze kopyty do jeżdżenia maratonów. Przy zastosowaniu mniejszych zębatek z XT-ka będzie można 1.12 jeździć w trailowo, myślę. Natomiast dla takiej bardziej nieskrępowanej niczym zwykłej jazdy na rowerze prawdopodobnie będzie lepszym wyborem 2.12. I nawet jeśli zrobimy przeliczenia i wyjdzie nam, że prawdopodobnie lepiej się jeździ na napędzie 1.12, to znam już takie historie też z własnego doświadczenia, że gdzieś tam w głowie posiadanie tej manetki z przodu i tej przerzutki z przodu zawsze było jakieś takie, że wewnątrz się czuło, że ma się coś tam jeszcze, jakiś zapas, i że da się coś tam podjechać, i lepiej to działało na głowę i czasem bardziej w stronę podjazdy można było sprawniej podjechać, mając ten napęd 2 na coś tam, 3 na coś tam, niż 1 na. Mimo że po przeliczeniu napędu i tego, jaki ma zakres i możliwości, wychodziło to samo lub nawet na korzyść tego 1 na napędu. No ale tak to już bywa, że nie zawsze wszystko to, co na papierze, ma w 100% przełożenie na to, co jest w rzeczywistości. No i tak to wygląda, dlatego też jak tylko będziecie mieli możliwość, to spróbujcie przetestować sobie gdzieś ten napęd w jakichś rowerach testowych, bo naprawdę warto, i zobaczycie, że Shimano tutaj wchodzi na naprawdę wyżyny tego, jeśli chodzi o komfort i wygodę użytkowania napędu. I w dzisiejszym filmie bym chciał już na tym zakończyć. Tak jak powiedziałem, więcej szczegółów będziecie mogli sobie zobaczyć na naszej stronie internetowej na mtbxt.pl i tam Was odsyłam. No i to było na tyle. Tyle o grupie Shimano SLX i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć!